Filmik pod tytułem jak przerobić pedały z automata, poliftowego automata na manual. Miałem takie pedały z przedlifta, z manuala i przerobiłem z automata poliftowego no na manuala po prostu. Przełożyłem ten pedał. Co trzeba zrobić? Tak naprawdę wszystko się przekłada. Tylko trzeba wywiercić dwie dziury, to znaczy dwa otwory szóstką. Tutaj macie numer i co potrzebujemy? Potrzebujemy pedał z manuala, bo ten z automata jest taki szeroki, nie? To potrzebujemy ten pedał tutaj. Potrzebujemy długą ośkę z manuala, bo z automata jest krótka tylko dotąd. Także potrzebna jest ta długa ośka. Ten pedał, ta blacha tutaj, o. Ta blacha, która trzyma ten pedał, po prostu z tej strony go podpiera. I no wiadomo, ten siłownik. I otwory, dwa otwory, które trzeba zrobić, to są te tutaj. Wiertłem szóstką, miejsca są przygotowane, tylko otworów nie ma, no to samemu sobie trzeba wywiercić. Ja to szóstką wywierciłem. Oczywiście co trzeba jeszcze zrobić? Posmarować, bo te pedały później piszczą, bo są już dość zużyte i stare. Posmarować wazeliną techniczną tutaj i ośkę, tak samo tą tutaj. Ją się wyciąga w tamtą stronę, tu się to zabezpieczenie się ściąga. Wyjmuje się w tamtą stronę do tyłu. Ona ma taki spłaszczony łeb. Łebek taki spłaszczony. Może to będzie widać. To i no nie założycie inaczej, bo on tylko w jedną stronę wchodzi. Tam trzeba dać wazelinę trochę, czy tam jakieś smaru. Tak samo tą ośkę tutaj trzeba posmarować i tak samo tutaj na pedale tutaj tam dać trochę smaru. No i tyle. Wkładamy długą ośkę, zakładamy pedał z czujnikiem. Czy bez czujnika, tu wiadomo, tutaj jeszcze przychodzi jeszcze jeden czujnik. Czym się różnią te? Tym się właśnie różnią, że poliftowy ma taki otwór, a przedliftowy ma taki otwór. I tak naprawdę chyba niczym więcej się nie różnią. Tutaj są te trzy regulacje, nie wiem dlaczego i po co. Tutaj tam są też te trzy regulacje pod pompkę. Tutaj o. Oczywiście ten plastik trzeba przełożyć. To wyciągacie go tutaj, go ściskacie, wypychacie go do tyłu i go przekładacie. Tutaj tu się go zakłada, tak o, na klik. Tutaj ten sam, ten pod pedałem, ten tutaj. To tak samo stąd wyciągacie go i przekładacie go tutaj. Na ten czujnik niebieski, który tutaj jest założony. No wszystko pasuje, także tylko się go przekłada. No a tam może się mylę, to na pewno mnie tam ktoś poprawi. Także tak to wygląda. Tu wiadomo, jeszcze będzie zamontowana pompeczka i no i czujnik. I to będzie przykręcone do karoserii, tak? Także trzymajcie się, pozdrawiam.